Co to jest zespół hemofagocytowy i jakie są jego przyczyny? Zespół hemofagocytowy, hemofagocytic lymphohistiocytosis, HLH, to rzadkie zaburzenie hematologiczne, u podstaw którego leży nadmierne stężenie i aktywność cytokin prozapalnych w organizmie, tak zwany burza cytokinowa, spowodowane niekontrolowanym namnażaniem komórek odpornościowych je wydzielających, limfocytów i makrofagów. Nadmierna aktywacja cytokin prowadzi do nasilonej ogólnoustrojowej reakcji zapalnej i w konsekwencji do uszkodzenia wielu narządów. Charakterystyczna jest obecność w szpiku kostnym, węzłach chłonnych, narządach miąższowych hemofagocytów, czyli makrofagów, które pochłonęły erytrocyty lub ich fragmenty. Zespół hemofagocytowy może być wrodzony, uwarunkowany genetycznie, czasem związany z wrodzonymi zespołami niedoborów immunologicznych, zespół Griscelli typu 2, zespół Hediaka i Higashiego, zespół Hermanskiego i Pudlaka typu 2. Przewlekła granulomatoza, choroba limfoproliferacyjna związana z chromosomem X, lub nabyty, zainicjowany przez ciężkie infekcje wirusowe, bakteryjne, grzybicze i slash lub pasożytnicze, choroby autoimmunologiczne lub nowotworowe, głównie chłoniaki. Zespół aktywacji makrofagów, Macrophage Activation Syndrome, MAS, to odmiana zespołu hemofagocytowego, która współistnieje najczęściej z chorobami reumatycznymi, takimi jak układowa, postać młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, choroba Stille u dorosłych, toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie skórno-mięśniowe, twardzina układowa czy choroba Kawasaki. Jak często występuje zespół hemofagocytowy? Zespół hemofagocytowy występuje u około 1,2 osób na milion mieszkańców na rok. Choroba w równym stopniu dotyczy płci żeńskiej i męskiej. Pierwotny zespół hemofagocytowy zwykle ujawnia się u dzieci poniżej 1 roku życia, jednak choroba dotyczyć może osób w każdym wieku. Jak się objawia zespół hemofagocytowy? Podstawowe objawy kliniczne zespołu hemofagocytowego obejmują cechy zespołu uogólnionej reakcji zapalnej, takie jak długotrwale utrzymująca się gorączka, ogólne osłabienie, powiększenie wątroby i śledziony, powiększenie węzłów chłonnych, żółtaczka, cechy skazy krwotocznej, skłonność do krwawień, łatwe siniaczenie, wysypka o charakterze plamisto-grudkowym, rumieniowym lub pęcherzowym, objawy z zakresu ośrodkowego układu nerwowego, obecne u blisko połowy pacjentów, ujawniać się mogą zarówno na początku choroby, jak i po dłuższym czasie jej trwania. Należą do nich napady padaczkowe, osłabione lub wzmożone napięcie mięśni, ataksja, zaburzenie koordynacji ruchów, drażliwość, nagłe zaniewidzenie. Jak postępować w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na zespół hemofagocytowy? W przypadku zaobserwowania kilku objawów zespołu hemofagocytowego u siebie lub dziecka należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. W jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie zespołu hemofagocytowego? Lekarz wysuwa podejrzenie choroby na podstawie wywiadu z pacjentem oraz objawów klinicznych. Potwierdzenie choroby uzyskuje się poprzez analizę DNA w poszukiwaniu charakterystycznych dla zespołu hemofagocytowego mutacji lub poprzez spełnienie minimum 5 z 8 poniższych kryteriów. Gorączka, temperatura 38,5 stopnia Celsjusza, trwająca co najmniej 7 dni, powiększenie śledziony, splenomegalia, niedobór co najmniej 2 z 3 linii komórkowych we krwi obwodowej, cytopenia dwukropek stężenie hemoglobiny poniżej 9G/dL/10G/dL u noworodków myślnik, liczba płytek w krwi poniżej 100 000/mm3, liczba neutrofili poniżej 1000/mm3 hipertrigliceridemia, nadczo 265 mg/dL i/lub hipofibrynogenemia 1,5G/L,
Stężenie ferytyny 500G/hemofagocytoza obecna w śpiku kostnym, śledzionie, węzłach chłonnych lub płynie mózgowo-rdzeniowym, zmniejszona aktywność limfocytów NK lub jej brak, stężenie rozpuszczalnego receptora CD25-2408L. Do potwierdzenia obecności charakterystycznych dla zespołu hemofagocytów niezbędne jest wykonanie biopsji skóry, węzłów chłonnych, szpiku kostnego, śledziony lub wątroby i badanie histopatologiczne pobranego materiału. Badania obrazowe, takie jak USG, tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny, nie są konieczne do postawienia rozpoznania. Mogą one jednak ujawnić zmiany, takie jak płyn w jamie brzusznej, pogrubienie ścian pęcherzyka żółciowego, limfadenopatia, wysięg w jamie opłucnej czy zmiany wołn. Jakie są metody leczenia zespołu hemofagocytowego? Celem leczenia pacjentów z zespołem hemofagocytowym jest zahamowanie nadmiernej odpowiedzi immunologicznej. Aby to osiągnąć, najczęściej stosowany jest 8-tygodniowy program leczenia HRH2004, który obejmuje następujące leki: glikokortykosteroid, deksametazon, etopozyt i cyklosporynea. W przypadku zajęcia stosowany jest metotreksat dokanałowo. Oprócz tego skuteczność wykazują leki stosowane w chemioterapii, między innymi winkrystyna, cyklofosfamid czy przeciwciało monoklonalne anti-IL-6, alemtuzumab, w niektórych przypadkach, szczególnie uwarunkowanych genetycznie lub w nawrotach, konieczne jest wykonanie przeszczepu szpiku kostnego. Leczenie objawowe obejmuje plazmaferezę, oczyszczanie krwi z patologicznych białek, przetaczanie immunoglobulin i preparatów krwiopochodnych, stosowanie leków przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych oraz przeciwgrzybiczych, a także leków obniżających gorączkę. Czy możliwe jest całkowite wyleczenie zespołu hemofagocytowego? Całkowite wyleczenie zespołu hemofagocytowego jest niemożliwe. Szybkie włączenie leczenia w zespole hemofagocytowym jest istotne, ponieważ nieleczona choroba prowadzi do śmierci zwykle już w ciągu 2 do 6 miesięcy od jej ujawnienia. Badania naukowe wykazały, że średnie 5-letnie przeżycie w przypadku przeszczepienia szpiku skojarzone z leczeniem farmakologicznym wynosi 66%.